Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Hyde, a dzisiaj długo wyczekiwany odcinek, mianowicie porozmawiamy sobie o tym, jak ja rozgrywam airdropa od Arbitrum. Airdropa, na którego polowaliśmy około 1,5 roku, także myślę, że będzie bardzo ciekawie, myślę, że bardzo dużo praktycznych wskazówek dla Was, także chwila ogłoszeń i przechodzimy do odcinka. Discord We Are Crypto to jest miejsce, w którym musisz po prostu być. To jest miejsce, w którym ja i mój zespół dzielimy się praktycznymi wskazówkami, jak zgarniać airdropy, jak zarabiać pieniądze, jak poruszać się na rynku kryptowalut i wiele więcej. Także zapraszam, a link masz oczywiście w opisie tego filmu. Telegram We Are Crypto to miejsce, w którym w pierwszej kolejności komunikuję się z moimi widzami. Tutaj znajdujesz w pierwszej kolejności informacje o airdropach, zagraniach i nie tylko. Link oczywiście tak samo w opisie tego filmu. Zapraszam. Okej, generalnie popełniłem tutaj nitkę na Twitterze, w której opisałem kilka bardzo istotnych rzeczy, jeśli chodzi o Arbitrum. Rozbiłem kilka plotek, mianowicie plotkę, którą też gdzieś u mnie na YouTubie się pojawiła. Mianowicie plotkę dotyczącą vestingu, tak? Myślę, że to już na tym etapie raczej jest zażegnane, ale omówię to, jakby ktoś nie wiedział, to jest dosyć istotne. Na token Unlocks, jak sobie wejdziemy na Arbitrum, tutaj jest oczywiście opisana cała tokenomia, kiedy coś się odblokowuje i tak dalej. No i tutaj ktoś pytał, czy jakby niektórzy to też powielali, czy faktycznie mamy 4-letni vesting. I tutaj odpowiadając, nie ma żadnego 4-letniego vestingu, generalnie nie dla Individual Wallet, czyli dla osób, które dostały airdropa. Vesting jest dla inwestorów, tak, tutaj. Tutaj jest dosyć długi ten vesting. Jest dla teamu, tak? Tutaj widzimy ten vesting też. Już nie chce mi się tego całego przewijać, ale to widać czarno na białym. A dla ludzi od airdropa, czyli tutaj zakładka Individual Wallet, airdrop, no nie ma tego, nie? Także to jest na plus i to jest bardzo, bardzo gdzieś tam bullish też czynnik. Zwróćcie uwagę, że okej, uwalnia się tak naprawdę, uwalnia się ten miliard tokenów, ale te z teamu, te z jakby puli inwestorskiej są zamrożone, zablokowane. One się nie będą znaczy na początku trochę się uwolni, ale w porównaniu do całości dosyć mała ilość, więc tutaj też nie powinniśmy się obawiać tego, że nagle oni wszyscy zrzucą i nas tutaj zabiją tym, nie? Także to jest dosyć istotna informacja i oczywiście nie ma vestingu 4-letniego. Tak jak ktoś o to pytał, no to rozwiewam wątpliwości. Kolejna bardzo istotna sprawa. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby być naprawdę super szybkim, tak, żeby być na samym początku odbierania tych tokenów, no to tutaj Tomek Kowalczyk, CryptoDev, czyli deweloper, programista, opisał, jak odebrać tokeny bezpośrednio ze smart kontraktu. Tutaj jest cała instrukcja, jak to działa. Jeżeli kogoś interesuje, żeby jak najszybciej odebrać, no to tutaj polecam to zrobić. Ogólnie polecam się z tym zapoznać, nawet jeżeli nie będziesz z tego chciał korzystać, dlatego, że być może będziesz zmuszony z tego skorzystać, bo może się takie coś wydarzyć, że strona główna może się zawiesić. To się zdarza. Jeżeli będzie duże natężenie sieci, wszyscy naraz się zrzucą, może być tak, że się to zawiesi i po prostu nie będziesz mógł tam, powiedzmy, przez chwilę odebrać tokenów. Jeżeli zależy Ci na prędkości, na szybkości, no to może być to bardzo znaczące, bardzo kluczowe, więc polecam tą wiedzę sobie nabyć. Tutaj oczywiście, żeby to zrobić, Tomek też podał link, klikamy w link, przerzuca nas do Arbitrum Foundation, Arbiscan, tak, to jest strona Arbiscan, czyli strona kontraktu głównego, nie? W ogóle token możecie sobie też dodać już do Metamaska, po sieci Arbitrum naturalnie i tutaj jest ta możliwość podpisania tego i odebrania w momencie uwolnienia jakby z kontraktu, nie? Oczywiście nie odbierzecie ich wcześniej, bo to jest raczej niemożliwe. Dopiero w momencie, gdy będzie to możliwe do claimu, no to tutaj będziecie, powiedzmy, w pierwszej kolejności, nie? Tak to mniej więcej funkcjonuje. Myślę, że ciekawa opcja, warto w ogóle się z tym zapoznać. Może się przyda, może się nie przyda, ale warto gdzieś tam wiedzę nabywać i na pewno Wam to nie zaszkodzi. Dobra, przechodzimy dalej. Na podstawie tego tweetu, o którym już wspomniałem, podyskutujemy sobie na kilka bardzo istotnych aspektów. Na pewno interesuje Was cena tego tokena, cena tokena Arbitrum. Generalnie oprócz samej ceny jest ważniejsza jej trajektoria, czyli jak ona będzie lecieć, jak ona będzie wyglądać. Generalnie zwróćcie uwagę na jedną rzecz. To jest wykres optymizmu od samego początku. Optymizm, jak wszyscy wiemy, też airdropowany był, też wspierałem ten airdrop, tutaj moja społeczność We Are Crypto na pewno się załapała, na pewno część z Was, także fajnie i tutaj wszyscy też na tym zarobili, nie pamiętam ile to już było warte, tam nie wiem, kilka tysięcy dolarów powiedzmy, czy kilkaset dolarów, nieistotne, w każdym razie,
co jest ważne, że jaka jest trajektoria lotu, trajektoria lotu ceny. Generalnie zwróćcie uwagę, że tutaj chodzi o psychologię. Na początku był pump do góry, no i później ludzie paper hands zaczęli się wyprzedawać. I to widać tutaj na tym wykresie. W momencie, gdy, i to jest wykres w ogóle, zwróćcie uwagę, jednodniowy, więc oni się wyprzedawali przez, no na pewno tydzień, coś koło tego, a to była Bessa, nie? To była Bessa, więc teoretycznie to było, i to nawet widać teraz po wykresie, wiadomo, analiza wsteczna zawsze skuteczna, ale widać, że to był najgorszy moment do tego, żeby to sprzedawać. I teraz dlaczego? Zwróćcie uwagę, tak, była Bessa, optymizm był mniejszym zdecydowanie ekosystemem niż Arbitrum. Ja na optymizmie nie słyszałem, żeby były takie pompki na tokenach, żeby było tyle fajnych projektów, żeby był, tak jak tu mamy Arbitrum Season, żeby był Optimism Season. Jeżeli był, no to mały. No ja na pewno o tym nie słyszałem, być może słyszeliście, dajcie znać w komentarzach. I teraz zobaczcie, psychologia jest cały czas ta sama. Paper hands się wyprzedają, ludzie, którzy... No są nowi na przykład w krypto, albo dostali dużą kwotę, tak, no to zrzucają to. Tam to za każdym razem to funkcjonuje. Później było klepanie dołka i rajd do góry. Później była jakaś korekta i znowu rajd do góry. I pytanie, czy za chwilę znowu nie będziemy mieli jakiegoś trzeciego rajdu, czyli od dołka, powiedzmy tam 50 centów był dołek, uśredniając, no to mogliśmy dolecieć do 3 dolarów, może nawet wyżej, czyli mogli 3,5 chyba nawet, czyli mogliśmy sobie zrobić 6x, 7x. Już nawet, okej, okay, nawet nie mnożąc, ale jakbyśmy przytrzymali do tych 3 dolarów, no to by wystarczyło. Optymizm na pewno nie wyglądał tak optymistycznie jak Arbitrum, ale no wyszło to, co wyszło. Ale może optymizm był pojedynczym przypadkiem. Przejdźmy dalej. Otóż niekoniecznie. Jak sobie wejdziemy w Aptos, co się wydarzyło? Tutaj była takie świeczki pierwsze na samym początku, to nawet nie ma co brać tego na poważnie, tak? No bo była ogromna świeczka, ona w ogóle doleciała chyba gdzieś na 50 dolarów, czy coś w tym stylu, czy nawet wyżej, więc to jest raczej ciężko wziąć coś takiego pod uwagę, ale Aptos, powiedzmy pierwsza ta pompka do góry w okolicy tam 9 dolarów chyba, tak? I później dump. Bo co się działo? No to się działo, to samo się działo. Ludzie paper hands się wyprzedawali, później jakieś tam trochę do góry i znowu spadek. Zwróćcie uwagę, że to trwało do poziomu, oni zeszli poniżej 4 dolarów, to chyba było 3,81 sobie zapisałem, był dip. Czyli na początku, gdy airdrop został uwolniony, ja pamiętam, sprzedawałem w okolicy około 7 dolarów i to zleciało poniżej 4, tak? Czyli no mega dump, tak samo jak w przypadku Optimism, tak? Mega dump i później rajd do góry. Nawet od tych 7 dolarów, po którym mniej więcej wyszło, do, tutaj było, tu pokazuje 20, ale ja widziałem osobiście 21 dolarów, nie wiem, czy to był Bybit, czy jakaś inna giełda, ale było 21 dolarów, no to zrobiło razy 3. Od dołka zrobiło więcej niż razy 3, razy 7 chyba, nie? Mniej więcej. I to widać gołym okiem. I znowu Aptos, no na pewno mniejszy niż Arbitrum, na pewno mniej się dzieje, tam już no, coś tam się buduje, coś tam faktycznie są jakieś tam tokeny, no ale nie dzieje się tyle co na Arbitrum, tutaj bez porównania w ogóle, a jednak poszło, mimo tutaj spadku, poszło do góry. I tutaj zwróćcie uwagę, że tutaj wyprzedaż trwała no trochę dłużej, nie? Tutaj była wyprzedaż, na Aptos była wyprzedaż, ale może to są pojedyncze tokeny, może nie miało to sensu trzymać tego i lepiej było po prostu sprzedać na starcie. Zwróćmy uwagę, lecimy dalej. Jak wyglądał token Uniswapa? I teraz znowu ktoś powie, ale przecież Arbitrum dostało tyle osób. Prawie wszyscy, co działali na tej sieci, dostali tokeny. No nie wszyscy, to się umówmy, bo nie wszyscy dostali tokeny, nie wszyscy dostali ich dużą ilość. Ale jak było w przypadku Uniswapa? W momencie, gdy Uniswap powstał, każdy, kto zrobił w określonym czasie jakąkolwiek transakcję na portfel, nie na osoby, bo tam nie było KYC, dalej nie ma. Na portfel dostawał chyba 400 tokenów UNI wtedy było i one były na warte, chyba na starcie było to warte 1200 czy 1400 dolarów, już nie pamiętam, coś w tym stylu. I to było tutaj. W momencie, gdy po prostu to zostało odblokowane, ludzie zaczęli to sprzedawać, zaczęli dumpować cenę. Cena leciała z, ja pamiętam, widziałem po 4 dolary, spadła na 2, poniżej 2 był dołek i później było odbicie od tego dołka, budowanie się i ride. A Optimizm doleciał aż do 50 dolarów. Oczywiście to był trochę inny okres, była hossa i tak dalej. Był no, lepszy zdecydowanie ten rynek, tak, była hossa. No i doleciał tam, gdzie doleciał. I jakby ten airdrop w szczycie, bo jakby tutaj było tak, że każdy dostał tą samą kwotę na każdy wallet,
Ten airdrop w szczycie był chyba kilkanaście tysięcy dolarów warty dla jednego portfela. Oczywiście ci ludzie dawno to sprzedali, bo sprzedawali tutaj, więc a ktoś to później skupował. Więc wyszło tak, jak wyszło. No, niektórzy przytrzymali. Jak ktoś miał jaja, no to przytrzymał. I to już jest historią, to się wydarzyło. I Uniswap, okej, był pierwszą giełdą, był, no dalej jest największą w sumie, największym DEX-em, nie? Był pierwszym tak naprawdę takim głośnym airdropem, ale chodzi o psychologię. Psychologia ludzka się nie zmienia. Tak samo było w przypadku Aptos, tak samo było w przypadku Optimism i śmiem założyć, że tak samo będzie w przypadku Arbitrum. Tak samo będzie w przypadku Arbitrum, jednakże zwróćcie uwagę, że Arbitrum jest czymś o wiele, wiele większym niż Aptos, Uniswap i Optimism. Od Optimism i Aptos na pewno większe i na pewno większy hype, na pewno więcej się na nich dzieje. Uniswap, no tutaj w pewnym sensie współpracuje z Uniswapem, ale nie o to chodzi. Uniswap jest tylko DEX-em, tylko giełdą, oczywiście dużą giełdą, ważną giełdą, w sumie najważniejszą, jedną z najważniejszych, ale Arbitrum jest w tym momencie największym layer 2, więc tutaj może być bardzo, bardzo interesująco. Ja, to jest fajny przykład, bo psychologia ludzka działała trzy razy tak samo na tych tokenach. I nie wierzę, że czwarty raz to nie zadziała, z tego względu, że to się nie zmienia. Po prostu ludzkie gdzieś tam emocje zazwyczaj są takie same, zwłaszcza gdy mamy bardzo dużą grupę społeczną, bardzo dużo ludzi. I teraz, jakie mogą być spekulacje na cenie? Ja przede wszystkim uważam, że będzie tak samo jak w przypadku Optimizmu i w przypadku reszty tokenów, będzie jazda do góry i później dump. Aczkolwiek dużo ludzi uważa, że w sumie na Twitterze większość pisze, że będzie skupować wszystko poniżej dolara. Wszystko poniżej dolara zbieramy. Dlatego ja uważam, że sprzedaż poniżej dolara to jest głupota, dlatego lepiej to przytrzymać. Jeżeli przykładowo będzie listing, za chwilę przejdę też do moich strategii, tutaj nie chcę też wylecieć przez szereg, ale uważam, że poniżej dolara jest głupotą sprzedać, może mnie tutaj zjedziecie później za to, ale tak po prostu sądzę. Tutaj Olimpio zrobił fajne porównanie i nawet według niego w optymistycznej wersji 1,2 dolara, ekscytycznej, tak, ekscytującej wersji 2,5 dolara i tutaj oczywiście patrząc pod uwagę, biorąc pod uwagę max supply, market cap i tak dalej, też nie wiemy z jakim market capem wystartuje ten token, bo mamy tylko total value locked albo aż total value locked. Do total value locked za chwilę też przejdziemy. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Zwróćcie uwagę na to, że jeżeli opcja pesymistyczna i opcja umiarkowana jest taka, że mamy tu 0,3, 0,65, a wiele osób deklaruje, że będzie sprzedawać to po tej cenie, wiele osób chce przeczekać ewentualnie i sprzedać po wyższej, jest to najbardziej rozhypowany ekosystem. Ja tutaj widzę naprawdę kilka dolarów. Nie teraz, może być tam jakaś chwilowa pompka czy coś w tym stylu, jak ktoś zdąży sprzedać, to super, ale osobiście widzę tutaj kilka dolarów, być może szybciej niż myślimy, ale w hossie na pewno. Tutaj będzie po prostu, jeżeli coś się im po drodze nie potknie noga, jeżeli czegoś nie spieprzą, nie będzie jakiegoś haka, jakiegoś fudu, czegoś w tym stylu, to tu będzie grubo, bardzo grubo i to już widać. Nie mieliśmy do czynienia jeszcze z czymś tak dużym, bo tutaj tak naprawdę wszystko działa. Tutaj mieliśmy mainnet, mieliśmy tokeny, tutaj się wszystko po prostu budowało, działo, odbywało i tak dalej. Przed tokenem, token dopiero teraz wychodzi, dopiero teraz mamy do czynienia z tokenem. Zwróćcie uwagę, że Arbitrum do Optimizmu jest prawie razy dwa, tak? Pod względem total value locked. Nie mamy market capu tokena. Jaki będzie market cap tokena, no to się okaże. Ten market cap też może rosnąć, ma do tego predyspozycję. I teraz na pewno Was interesuje to, co ja robię, tak? Więc do tego już przechodzimy, ale chciałem Wam tu wszystko opisać, jakby zrobić background, żeby się na to przygotować. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której powiem, to to, że Arbitrum, no to spodziewaliśmy się tego, ja o tym mówiłem na poprzednim filmie, to było raczej do przewidzenia, że będzie listowane no niemal wszędzie. Bybit, BingX, Binance, Huobi, Qcoin, co tam sobie jeszcze weźmiecie, no to będzie. Teraz też na pewno ktoś zapyta, ale lepiej jest sprzedać na CEX-ie czy na DEX-ie? No na to nie ma dobrej odpowiedzi, bo może być tak, że sieć będzie zapchana i na CEX-ie będzie Wam lepiej sprzedać niż na DEX-ie, bo na przykład nie będą przychodziły transakcje czy coś. Dlatego po prostu ja raczej będę na CEX-ach to sprzedawał, na zwykłych giełdach, prawdopodobnie na Bybit, prawdopodobnie na BingX, to sobie porozdzielam też. Z tego względu, że będę zgarniał też dodatkowe bonusy. Bonusy są zazwyczaj za sam depozyt, więc jeżeli to będzie tak wyglądało, no to po prostu zgarnę dodatkowo. I teraz jak ja chcę to rozegrać? No może wróćmy sobie do tabeli. Mnie nie do końca interesują takie wyceny. I teraz mam
kilka strategii, trzy strategie wam powiem. Pierwsza strategia jest oczywiście taka, i to jest dla osób, które są nowe w krypto, nie bardzo się na tym znają, dostały gdzieś przykładowo airdropa. Słuchajcie, ja osobiście uważam, że warto jest poczuć te pieniądze. Zarobiłeś, należy ci się, gratuluję, fajnie. Jeżeli masz na kilku walletach, no to możesz to jakoś tam rozbić. Jeżeli masz na jednym, no to dobrze jest po prostu to nawet psychologicznie wypłacić gdzieś tam, poczuć tą kasę. Będą inne dropy, będą następne. To takie, jakby takich akcji będzie moim zdaniem więcej i będzie można na tym skorzystać. Ale dobrze jest, jeżeli jesteś nowy, poczuć, że już coś zarobiłeś, nie? To jest pierwsza metoda, po prostu cashujesz wszystko i fajnie. Druga metoda, to jest rozwinięcie tej pierwszej w sumie. Cashujesz wszystko i po prostu zostawiasz sobie jakąś część, żeby na dołku odkupić, tak? I w moim przypadku, na pewno częścią, bo ja mam tych tokenów od cholery i prawdopodobnie częścią tak zrobię, że będę polował na ceny między 1,5 dolara a 2 dolary. Jeżeli to się wydarzy, no to po prostu sprzedaję i część, tak? Mam, będę miał przygotowaną część, że będę chciał sprzedać między 1,5 dolara a 2 dolary. I będę chciał odkupić to poniżej dolara i będę skupował każdy dip na przykład po 10 centów, nie? Co 10 centów będę sobie skupował. To jest druga metoda, troszkę już bardziej taka ryzykowna, bo bardziej zaawansowana i na pewno też dłużej terminowa, nie? Trzecia metoda, no to jest taka, że po prostu trzymamy to do hossy i osobiście uważam, że ta metoda może dać wam zarobić najwięcej, ale trzeba mieć żelazne jaja, żeby to wytrzymać, bo jeżeli przykładowo dostajesz w czwartek tokeny o wartości 50 tysięcy dolarów. Dla większości z was może być to duża kwota, po prostu no tak jest, nie? Albo nawet 100 tysięcy dolarów, dla większości jest to duża kwota. No i mógłbyś to sprzedać, tak? Mógłbyś sobie to wypłacić, kupić na przykład nieruchomość, coś tam z tym zrobić, nie? Ale jeżeli byś to zostawił na przykład do hossy, może się okazać to, że z tego będzie milion. Ja wiem, że to nie jest łatwe i wiem, że ryzykujesz, nie? Ale to jest trzecia z opcji. Ja na pewno część swoich tokenów, tak jak powiedziałem, część pójdzie na tą opcję numer 2, strategię numer 2, a część pójdzie na strategię numer 3. Będzie trzymane po prostu do hossy, bo uważam, że w tym tokenie będzie duża predyspozycja wzrostowa i będę chciał z tego skorzystać. Więc ja na pewno nie zrzucę wszystkich swoich tokenów. Część sobie zagram właśnie w ten sposób, że będę próbował łapać no, tą cenę między 1,5 dolara a 2 dolary. Jeżeli się uda, super. Poniżej dolara na pewno nie sprzedam. Jeżeli coś się wydarzy takiego, że będzie ultra dump, no to ja to po prostu przeczekam. Więc będę miał dwa worki. Z jednym workiem będę chciał skorzystać ze strategii numer 2, czyli sprzedaję po odpowiedniej cenie i czekam na ten dump, który uważam, że się wydarzy na przestrzeni tam kilku dni. I potem po prostu będę odkupywał dołki co 10 centów, tak? A drugi worek będę trzymał po prostu na wieczny hold, tak zwany do hossy, będę oczywiście obserwował, jeżeli to faktycznie wystrzeli jakoś naprawdę, nie wiem, do chorych cen, czy nie wiem, 10-20 dolarów za rok, czy coś w tym stylu, no to wtedy będę to cashował. Uważam, że to jest rozsądna strategia. Także trzy opcje. Jeżeli jesteś nowy, polecam ci sprzedać i sobie to wypłacić. Poczuć, że coś zarobiłeś, że jesteś w krypto i faktycznie z tego krypto zarabiasz. Wiem, może to nie jest popularna opinia, ale uważam, że tak należy zrobić. Druga strategia, troszeczkę bardziej odważna. Sprzedajemy po prostu na wyznaczonym pułapie cenowym i odkupujemy dołki. I trzecia strategia, trzymamy do hossy. I teraz jeszcze punkt, bym powiedział, bardzo kluczowy. Mianowicie taki, że zwróćcie uwagę, że na stronie jest apply to delegate, czyli żeby po prostu delegować te tokeny. To jest token governance, ARP jest tokenem governance, więc będzie upoważniał nas do brania udziału w głosowaniach na ekosystemie Arbitrum. I kto wie, czy coś za to znowu nie będzie. Więc tak samo było zresztą w optymizmie. Więc ja na pewno część, no to tak jak powiedziałem, część tokenów i tak sobie zostawiam, więc nie będę chciał, żeby one mi sobie biernie leżały na wallecie, tylko jak już, to będę chciał, żeby one pracowały. To jest raczej naturalne i najlepiej na kilku walletach, bo no, wiecie dlaczego. Więc taki jest mój plan, nie? Że będę korzystał z opcji drugiej i opcji trzeciej. I teraz w zależności, w jakiej ty jesteś sytuacji, mój drogi widzu, w zależności, czy jesteś nowy, czy jesteś zaawansowany, w jakim momencie życia jesteś i tak dalej, możesz sobie wybrać. Ja tutaj Ameryki nie odkryłem tak naprawdę, bo chyba czwartego sposobu na to nie ma, ale chciałem omówić to z moim komentarzem, jak ja to widzę i dlaczego tak. Jeżeli jest to dla ciebie pomocne,
zostaw komentarz, daj łapkę w górę, udostępnij to dalej, bo jest to na pewno dla mnie motywacja, żeby tworzyć dalej i dla wielu ludzi też na pewno to się przyda. I co? Następny filmik na temat Arbitrum już po listingu. Zobaczymy, podsumujemy, jak to wyszło. Ja część tokenów, tak jak powiedziałem, sobie zostawiam. Trzeba dać na Delegate, bo myślę, że tam będzie coś kolejnego. I myślę, że wszyscy jesteśmy raczej zadowoleni z tego airdropa, a będziemy jeszcze bardziej. Także słuchajcie, ja cały czas mówię wam, ja to widzę w ten sposób. Na pewno nie będę chciał sprzedawać wszystkiego, bo to się już działo. To już my mieliśmy i uważam, że to się powtórzy. Bo ludzka psychika jest cały czas taka sama. Może to się cywilizacyjnie się po prostu nie zmienia. I uważam, że ludzie wolą od razu czasami brać zyski niż czekać na i mieć tą odroczoną gratyfikację. Odroczona gratyfikacja nie jest dla każdego i to widać po prostu na wykresach, to było widać zawsze, nawet w przypadku gdzieś tam tutaj tokenów Uni. Tak po prostu działa psychologia ludzka. To już nawet nie tylko chodzi o rynek kryptowalut, tylko w ogóle o to, jak funkcjonuje świat, więc uważam, że coś takiego jak Arbitrum jeszcze z nami nie było. I myślę, że to może być bardzo, bardzo coś dużego w najbliższych kilku miesiącach, może kilkunastu miesiącach. Także macie trzy strategie ode mnie, a może rozsądnie by było sobie rozdzielić pod na przykład 33 i 3% i każdą z tych puli, powiedzmy, waszych tokenów przeznaczyć na jedną z tych strategii. Czyli na przykład jedną część sprzedaję, cashuję, wychodzę całkowicie do fiatów. Drugą część robię na takiej zasadzie, że sobie odkupuję i próbuję odsprzedaję i próbuję odkupić dołek. I trzecia część jest wieczny hold. To może też być bardzo fajne rozwiązanie. Także sami sobie musicie zastanowić, jak tutaj warto zrobić. Ja na pewno będę korzystał z tych dwóch, powiedzmy, drugiej i trzeciej opcji. Nie? Tak jest moja strategia. No i co? Czekamy na listing. Pozdrawiam, dajcie łapkę w górę. Elo.